Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, już dzisiaj raz poruszona była sprawa obwodnicy drogi krajowej 61 w Ostrołęce. Chciałem jeszcze raz o tym powiedzieć. Rząd zaplanował wzrost dwuprocentowy składki ZUS-owskiej. To jest na przykład dla firmy, która prawie 2 miliardy złotych chce wydać w roku 2012 na inwestycje, kilka milionów złotych wpływu do budżetu. Czyli no, chciałbym zapytać o taką rzecz. Czy rząd w ogóle docenia firmy, które miliardy wydają na inwestycje w czasach kryzysu? W mieście Ostrołęka, chcę powiedzieć o tym, ponieważ jest to największa inwestycja w tej chwili w Polsce i chyba w Europie, razem około 9 miliardów złotych w jednym miejscu. Ale nie ma drogi. Za rok z tego zakładu pracy będzie wyjeżdżało 200 tysięcy tirów. 200 tysięcy tirów i nie ma drogi. Ja chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie, jak są prowadzone prace projektowe nad obwodnicą drogi krajowej 61 przy budowie elektrowni oraz celulozy w Ostrołęce. Bardzo proszę o to odpowiedź. Już któryś raz o to pytam. Ja rozumiem, że nastąpiła jakaś pomyłka, błąd. Nie brano pod uwagę, że takie szczęście spotka Polskę, że oto będzie taka wielka inwestycja. Bardzo proszę odpowiedź na piśmie.